Gościmy dzisiaj w nadleśnictwie Starogard Gdański. Naszym gospodarzem, za co bardzo dziękuję tego spotkania, jest pan nadleśniczy Maciej Robert. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie Nadleśniczy, jak wielka to instytucja, patrząc na skalę chociażby województwa pomorskiego, Nadleśnictwo Starogard Gdański. To zacznę może od mojego sprostowania. Nadleśnictwo Starogard, bez Gdański, Jest to jedno z 15 nadleśnic w dyrekcji gdańskiej o bardzo dużej powierzchni administracyjnej. Jesteśmy, jeżeli chodzi o, o tereny leśne, to o, niespełna 22 tysiące hektarów, ale jeżeli chodzi o powierzchnię administracyjną, to ponad 130 tysięcy hektarów. Haczymy o cztery powiaty. Powiat w głównej mierze, i to w bardzo podobnym procencie, 43%, powiat Tczewski i powiat starogarski. Kolejnym jest powiat Kościerski, około 12% powierzchni. No i bardzo znikomy, ale, ale jednak udział powiatu świeckiego, województwo kujawsko-pomorskie, jako jedyni w dyrekcji gdańskiej jeszcze, jeszcze, jeszcze sięgamy aż do, 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 do tego kolejnego województwa. Takie e... punkty, które nam granice wyznaczą, czyli miejscowości pewnie, no bo... lasy. Mamy, my, mamy w swoim zasięgu aż 16 gmin, a w sumie 18 licząc gminy wiejskie i miejskie y, osobno. Y, jeżeli chodzi o, o największe miejscowości, no to, 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 to wiadomo jest to Starogard, jest to Gniew, y, Pelplin, y, y, Skarszewy. Y, sięgamy można powiedzieć od miejscowości Nowe w, w powiecie świeckim aż do Tczewa. Natomiast na zachodzie aż do Starej Kiszewy, także bardzo duży obszar administracyjny, co wynika z specyfiki naszego terenu. Są to tereny użytkowane rolniczo i nasza lesistość jest niska. Na terenie nadleśnictwa ona sięga 18%. Dlatego dlatego tak duży administracyjna powierzchnia. Ale lasów nie brakuje w nadleśnictwie. Właśnie, Starogard już się poprawiam. Bardzo ważny obszar, ale wchodząc tutaj do budynku administracji nadleśnictwa, możemy zauważyć tabliczkę z napisem "Lasy państwowe". Jaki jest związek instytucjonalny, prawny lasy państwowe a nadleśnictwo? No Jesteśmy podstawową jednostką organizacyjną, to znaczy, no, najniżej to jest, to jest leśnictwo. Potem, potem mamy podział na nadleśnictwa, które wchodzą w skład regionalnych dyrekcji, no i nadrzędnie nad nami jest Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Czy jesteście podlegli też któremuś z ministerstw? Tak, oczywiście, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nieraz by można pomyśleć, że jest to rolnictwa, a jest tak jak jest. Lasy państwowe, jeszcze na moment przy tym się zatrzymamy, wchodzą w czas jubileuszowy. Przygotowujecie się do stulecia istnienia. Zgadza się, zgadza się. Są w tej chwili organizowane i planowane uroczystości i na szczeblu krajowym, jak i na, na szczeblu regionalnym. Inauguracją tego był 12 lipca, gdzie były, było, było, były obchody święta leśnika. I Krajowa Narada Leśników, gdzie dyrektor generalny wraz z ministrem zapoczątkował inaugurację obchodów stulecia naszej instytucji. Będziemy na pewno śledzić, z radością wracać, także to informacja dla radiosłuchaczy, ponieważ lasy to jest wielki skarb i chyba, czy no, to nadużycie właśnie proszę mnie sko skoordynować, czy skorygować, yy, że lasy właściwie to jest dobro wspólne narodu polskiego. Zgadza się, no, wszyscy korzystamy z tego lasu i to w tak wielu aspektach, w których na co dzień sobie nie zdajemy, nie zdajemy sprawy, no bo przede wszystkim ta, ta, ta funkcja społeczna, rekreacyjna lasów, ale też i to, że dostarczamy surowca najbardziej, chyba jednego z najbardziej uniwersalnych na, na, na świecie, bo szacuje się, że ponad 30 tysięcy zastosowań ma, 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 ma drewno, ale też dostarczamy miejsc do, do rekreacji, wypoczynku. Yy, zapewniamy Klen i dobry klimat, także, także i, i staramy się te, u, nie staramy się udostępniamy lasy y, ogółowi społeczeństwa y, oczywiście w granicach, w granicach y, prawa i, i, i zasad, ale myślę, że, że ten dostęp jest bardzo szeroki i, i nieograniczony. Chyba jak nigdzie w Europie, bo do polskich lasów zachowując zasady i normy, o których pan Nadleśniczy mówi, no można wejść i nawet korzystać z ich dobrodziejstw. Oczywiście, jak najbardziej jesteśmy w tej chwili w pełni sezonu grzybowego. W, no, wcześniej wcześniej w okresie wakacyjnym chętnie korzystamy z jezior tak licznie, licznie na, na, na kociewiu występujących, czy też rzek, spływów kajakowych ostatnio tak bardzo modnych na, na terenie naszego nadleśnictwa. Można naprawdę spędzić ten czas bardzo atrakcyjnie, jeżeli chodzi o, o tereny leśne. Mamy rezerwaty, mamy niezliczone ilości ścieżek rowe, Pieszych, yy, Nording walking, można opowiedzieć naprawdę wszelakie yy, aktywności sportowe. Chociaż oczywiście na chwilę wracamy do tych zasad i norm, trzeba je zachowywać. Yy, tu Pan zechciał powiedzieć, co wolno, a czego nie wolno w lesie. <laughs> yy, Przede wszystkim największą bolączką naszą, bo tak nie chciałbym wprost literalnie ustawy cytować, to są śmieci. Śmieci i, i nielegalny wjazd pojazdami mechanicznymi w miejsca do tego nie, 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 nie dopuszczone oraz wzniecanie ognia. W miejscach też do tego nie. nie. To, to są takie największe bolączki, ale też nie powinniśmy płoszyć zwierząt, niszczyć roślinności, uszanować to, co nas otacza i pozostawić po sobie ten teren takim, jakim go zastaliśmy. Chyba też ostrożnie z pojazdami, bo niektórzy się zdaje się, lubią rozpędzić i wjechać do, do lasu bardzo hałaśliwie. No niestety, niestety tak spotykamy się z tym, z tym, z tym procederem. Ustawa to, to, to określa wprost, że tylko drogi wyznaczone i udostępnione do ruchu kołowego, także tutaj jest trochę, znaczy nie trochę, a odwrotnie niż, niż to w, w ruchu drogowym wjeżdżamy tylko tam, gdzie jest znak, a nie tam, gdzie jest zakaz. Zakazy też ustawiamy, jeżeli są wątpliwości. Są skrzyżowania dróg udostępnionych, nieudostępnionych, ale staramy się unikać tego typu oznakowań. Z założenia, z założenia w lesie wolno się poruszać tam, gdzie jest droga oznakowana w odpowiedni sposób, a zatrzymywać w miejscach wskazanych. I no to ma wiele aspektów yy, yy, dla lasu, dla środowiska, ale i dla bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zagrożenie pożarowe, bo największa penetracja jest w okresie największego zagrożenia pożarowego. Lasy to synonim natury. Daru, który powiemy bardzo wyraźnie od stwórcy jest dla nas dany, z którego mamy korzystać, macie takie świetne programy, można o tym przeczytać chociażby na stronie internetowej, wspierające na przykład edukację, w tym współpracę z kołami gospodyń wiejskich, co już w ogóle świetne, czyli promocja potraw na bazie produktów z lasu, tak? Tak, zgadza się. Jest to program Dobre z Lasu, i tam w ramach tego programu są, są, są właśnie promowane te dary lasu, czyli to wszystko, co, 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 co możemy pozyskać, czyli owoce runa leśnego, dziczyzna i, i, i pochodne tej, tej dziczyzny, wyroby. Staramy się to promować i pokazywać, że no nie tylko, nie tylko ta, 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 ta funkcja gospodarcza, też funkcja społeczna, ale też i, i użytki uboczne. Wchodzimy powoli w okres jesienny, będą pięknie, teraz barwiły się drzewa liśćmi wielobarwnymi. Będzie można dalej spacerować po lesie? Jak najbardziej, oczywiście. Zachęcamy do tego przez cały rok. Tak naprawdę las jest piękny o każdej porze roku. To, to, to bez względu. Na, na porę roku. Każdy z nas ma na pewno swoją ulubioną, ale na pewno jesień, jesień tym bardziej w naszych tutaj starogardzkich warunkach, gdzie mamy drzewostany y, głównie mieszane i liściaste, no jest przepiękna, bo, bo w ogóle mamy też teren bardzo zróżnicowany, jeżeli chodzi o, o, o topografię, jest, jest, jest pofalowany, tutaj też mówimy o Skarpie nad gdzie zawiezieni, nieświadomi moglibyśmy pomyśleć, że jesteśmy w Bieszczadach. Są, są takie fragmenty jak Leśnictwo Opalenie, dębiny, gdzie, gdzie naprawdę jest ciężko poznać, że to, że to pomoże. A czy pan nadleśniczy ma jakieś marzenia najbliższe miesiące i lata? Co chciałby, co jest ewentualnym planem inwestycyjnym związanym z nadleśnictwem Starogard? E, powiem szczerze, że robimy bardzo dużo projektów i bardzo dużo mamy planów. Mamy nadzieję, że, że w większości nam się uda je zrealizować. W tej chwili takim, takim jednym z kluczowych naszych, naszych projektów jest odtworzenie stawów paciorkowych w leśnictwie Swarożyn e, oraz to co się już dzieje, wspólny projekt z wodami polskimi, z polskimi liniami lotniczymi czyli odtwarzanie zbiorniku, zbiornika węgornia, szeroko rozumiany projekt małej retencji w lasach, będziemy tą wodę z powrotem zatrzymywać, te stawy mają bardzo długą historię, były, były użytkowane, były to stawy hodowlane rybacko, po, wiel po bardzo skomplikowanej historii wróciły, wróciły do, 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 do w, nasze, w nasze zasoby. No i w tej chwili to no, główne marzenie, żeby tam z powrotem była woda. Także, także to jest takie, jeżeli chodzi o, o bieżące projekty, no też realizujemy wspólnie z samorządami, ale też i samodzielnie wiele remontów dróg czy, czy, czy nowych inwestycji. Także to też są, to, 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 to są w latach rozłożone rzeczy, ale, ale ważne, bo one nie służą tylko gospodarce leśnej, ale też i miejscowej społeczności. Możemy tylko życzyć, by się ziściły te plany. No, oby, oby. Też bym sobie tego życzył. Dzisiaj głos poranka gościł w nadleśnictwie Starogard z naszym gościem, jednocześnie gospodarzem tego miejsca, który pozwolił nam, byśmy tu zrealizowali program, audycję. Był nadleśniczy pan Maciej Robert. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, do widzenia.